Dotacje 24, Jarosław Olech. Dzisiaj tematem będzie sieć otwartych innowacji oraz pożyczki dla firm. Agencja Rozwoju Przemysłu, która stoi za tym programem, wspierając przedsiębiorstwa w prowadzeniu i rozwijaniu działalności, a także w realizacji procesów restrukturyzacji, odgrywa ważną rolę w zwiększaniu konkurencyjności polskiego przemysłu. Agencja finansuje przedsiębiorstwa z różnorodnych branż, przy czym specjalizuje się w finansowaniu przedsiębiorstw przemysłowych, a także świadczących usługi dla przemysłu. I też tematem dzisiejszego wideoblogu będą właśnie takie pożyczki dla firm, które działają w sektorze przemysłowym, a także świadczą usługi dla przemysłu. Zapraszam do wysłuchania. Na początku zalety pożyczek. Indywidualne podejście do każdego projektu. To jest bardzo ważne. Elastyczność ponad wszystko. Brak opłat za rozpatrzenie wniosku oraz ukrytych opłat innych. Przejrzyste procedury. Możliwość finansowania inwestycji brutto. Niska marża od 0,8%. Warunki finansowania dostosowane do potrzeb wnioskodawcy. Kolejne zalety pożyczek preferencyjnych. Pożyczki udzielane na konkretny okres i procent. Niskie oprocentowanie. Krótki okres rozpatrywania wniosku o pożyczkę. A także krótki okres pomiędzy oceną pozytywną wniosku a wypłatą środków. Niższe wymagania dotyczące zabezpieczenia oraz wkładu własnego w porównaniu do kredytów bankowych. Pożyczki dedykowane również tym osobom, którym banki odmawiają finansowania. Tu pragnę zwrócić uwagę na ostatni punkt, czyli pożyczki dedykowane również tym osobom, którym banki odmawiają finansowania. Dobrze wiemy z praktyki, że bycie przedsiębiorcą w Polsce nie jest łatwe. Wiąże się to z różnymi trudnościami, perypetiami. Sytuacja raz jest lepsza, raz jest gorsza. Dlatego my Fundusz nie skreśla takich osób i wychodzi naprzeciw. Zobaczmy dalej, czego możemy się dowiedzieć. I tutaj mamy właśnie dla Państwa pierwszą część tego funduszu, mianowicie sieć otwartych innowacji. To projekt unijny dedykowany budowaniu kultury otwartych innowacji. Projekt wspiera transakcje transferu technologii do małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce, zapewnia dofinansowanie zakupu innowacyjnych rozwiązań, których dawcami mogą być podmioty z całego świata. W ramach projektu istnieje możliwość refinansowania zakupu własności niematerialnej i prawnej w postaci patentów, licencji, know-how oraz wzorów użytkowych. Sieć otwartych innowacji, rodzaje praw do nabywanej technologii, na które można otrzymać grant, to patenty lub zgłoszenia patentów, wzory użytkowe lub zgłoszenia wzorów użytkowych, wzory przemysłowe lub zgłoszenia wzorów przemysłowych, prawa autorskie do utworów stanowiących oprogramowanie z wyłączeniem praw autorskich do utworów stanowiących oprogramowanie do obsługi działalności administracyjnej lub organizacyjnej wnioskodawcy, w tym w szczególności oprogramowania biurowego, oprogramowania księgowego, systemów operacyjnych, komputerów osobistych i tak potem, a także prawa do chronionych odmian roślin, topografii układów scalonych, know-how. Jest to bardzo istotne, proszę Państwa, ponieważ w czasach, gdzie gospodarka opiera się coraz bardziej na technologii, zacofanie w tej dziedzinie może skutkować bardzo nieprzyjemnymi konsekwencjami. Dlatego tutaj nasz rząd wychodzi naprzeciw, a także Unia stara się, aby wyrównywać, dotrzymywać i wyprzedzać kroku światowym gigantom technologicznym ze Stanów Zjednoczonych i Azji Wschodniej. Proszę Państwa,
Wsparcie przeznaczone jest dla przedsiębiorstw prowadzących działalność gospodarczą na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. Minimalna wartość nabywanej technologii 100 tysięcy złotych. Maksymalna wartość nabywanej technologii bez ograniczeń, na to pragnę zwrócić uwagę. Maksymalna wartość dofinansowania 200 tysięcy euro. Maksymalny poziom dofinansowania od 30% do 70% kosztów nabycia technologii zgodnie z mapą pomocy regionalnej na lata 2014-2020. I proszę Państwa, druga część programu, finansowanie dłużne wzrostu średnich i dużych przedsiębiorstw. Sprawdźmy, co się kryje za tym pojęciem. A kryje się to, że chodzi po prostu o finansowanie średnich i dużych przedsiębiorstw przemysłowych i usługowych planujących rozwój działalności. Przedmiotem finansowania realizacja projektów inwestycyjnych, uzupełnienie kapitału obrotowego lub pozostałe działania o charakterze rozwojowym, także nie mające charakteru inwestycji w rozumieniu księgowym. Celem finansowania umożliwienie wzrostu przedsiębiorstw przy wykorzystaniu środków finansowych alternatywnych lub uzupełniających dla finansowania bankowego. I proszę Państwa, finansowanie przedsiębiorstw w procesie restrukturyzacji to jest trzeci element tego projektu. Finansowanie dużych przedsiębiorstw przemysłowych znajdujących się w procesie restrukturyzacji. Przedmiotem finansowania wsparcie procesu restrukturyzacji, w tym dostarczenie dodatkowego kapitału i zmiana struktury finansowania. Celem finansowania kompleksowe przekształcenie firmy, sprawny i wydajny podmiot gospodarczy, zdolny do generowania zysku netto i do regulowania zobowiązań. Proszę Państwa, na szczęście to nie koniec informacji, bo mamy jeszcze czwartą część pożyczki dla innowacyjnych firm, mianowicie finansowanie małych, średnich i dużych firm prowadzących działalność w wybranych branżach innowacyjnych. Przedmiotem finansowania realizacja innowacyjnych projektów inwestycyjnych, uzupełnienie kapitału obrotowego lub dostarczenie środków na realizację kontraktów. Celem finansowania wspieranie rozwoju wybranych branż innowacyjnych. Pożyczki dla innowacyjnych firm. Jakie mamy warianty finansowania? Mianowicie, po pierwsze, pożyczka na cele inwestycyjne, czyli pożyczka przeznaczona na cele inwestycyjne związane z rozwojem firmy, finansowanie zakupów inwestycyjnych oraz innych działań rozwojowych i pożyczka obrotowa, pożyczka przeznaczona na wydatki związane z przygotowaniem do realizacji lub realizacją kontraktów, pożyczka na bieżące potrzeby obrotowe. I piąty, ostatni w zasadzie moduł tego programu, finansowanie dłużne branż strategicznych obarczonych wysokim ryzykiem, czyli przedsiębiorstw działających w branżach istotnych dla rozwoju polskiej gospodarki, w tym mających utrudniony dostęp do kapitału. Przedmiotem finansowania kapitał obrotowy, zadania inwestycyjne związane z realizacją dostaw produktów lub usług w ramach stałych lub powtarzalnych kontraktów dla dużych kontrahentów. Celem finansowania uzupełnienie luki finansowej związanej z długimi terminami płatności ze strony kontrahentów. Warianty finansowania to jest wariant A, czyli dla branż o ograniczonym dostępie do finansowania, np. górnictwo. Finansowanie pozostałych podmiotów współpracujących z dużymi podmiotami z dominującym udziałem Skarbu Państwa. Finansowanie dłużne branż strategicznych obarczonych wysokim ryzykiem to jest okres finansowania do 3 lat, koszt finansowania od 2 do 6 punktów procentowych marży, wysokość finansowania od 2 do 30 milionów złotych, prowizja 1% kwoty. Innych kosztów brak.
Proszę Państwa, jeżeli ten temat Państwa zainteresował, chcieliby Państwo dowiedzieć się więcej, a przede wszystkim skorzystać z tego dofinansowania, napisać skuteczny biznesplan, wypełnić dokumenty, zachęcam do kontaktu z nami. Dane kontaktowe widzicie na ostatnim slajdzie. Z wielką chęcią, z wielką skutecznością pomożemy. Dziękuję za uwagę. Zachęcam niebawem do obejrzenia kolejnego wideoblogu. Pozdrawiam, Jarosław Olech. Dotacje 24.